Jakie jest wasze pierwsze skojarzenie z Japonią? Może klapki Japonki? A może ramen? Sushi? Ryż? Trzęsienia ziemi? Pagody? Wschodzące słońce? Anime? Manga? Kwitnący kwiat wiśni? Krzysztof Gonciarz? Jednak gdybyście byli XIX-wiecznym europejskim koneserem i kolekcjonerem sztuki, to na dźwięk słowa Japonia od razu byście widzieli drzeworyt ukiyo-e i od razu chcielibyście mieć taki drzeworyt w swojej kolekcji dzieł sztuki. Jeżeli istnieje jakieś jedno dzieło sztuki japońskiej, które każdy powinien znać, to chyba by był właśnie ten drzeworyt. Pod wielką falą w pobliżu Kanagawy mistrza drzeworytu ukiyo-e Katsushiki Hokusaya z początku lat 30. XIX wieku. To jest obraz, który jest jednym z najbardziej znanych japońskich obrazów w ogóle, jakie kiedykolwiek powstały. Jego wielka światowa sława i kariera porównywalne są z europejskimi, na przykład Moną Lizą Leonarda albo Pocałunkiem Gustawa Klimta, o których mamy już odcinki i znajdziecie je, jeśli klikniecie na linki w opisie. I podobnie jak Mona Liza i Pocałunek, ona także zrobiła taką karierę popkulturalną, że jest przetwarzana na wiele sposobów, łącznie z tym, że ja mam dzisiaj w podszewce garnituru właśnie motyw wielkiej fali i góry Fuji widzianej w tle. Był to też obraz, który był analizowany bardzo dogłębnie na wszystkie strony naukowo, łącznie z tym, że zastanawiano się, czy ta wielka fala to jest tsunami, czy też jakiś inny naturalny fenomen, który Katsushika Hokusai uchwycił na tym drzeworycie. No właśnie, drzeworycie. Zanim przejdziemy do samego tematu tego obrazu, to co to jest ta technika drzeworyt, a szczególnie japoński drzeworyt ukiyo-e? No to jest taki szczególny rodzaj techniki graficznej, który upowszechnił się w Japonii w okresie Edo i to była generalnie sztuka komercyjna. Ona była tworzona po to, żeby można było na niej zarabiać. Wydawano w wielkich seriach. No i właśnie drzeworyt umożliwia produkowanie nie pojedynczego dzieła sztuki, tak jak na przykład właśnie Mona Lisa albo Pocałunek Gustawa Klimta, które są namalowane pędzlem na desce albo na płótnie, ale drzeworyt, czy w ogóle grafika, to jest sztuka wielu oryginałów, bo na podstawie matrycy możemy wydrukować bardzo wiele takich samych albo prawie identycznych dzieł sztuki, które także nazywamy drzeworytami. I to jest, jak to powstaje. To nie jest wcale prosta sprawa. Wydaje się, że po prostu wziąć i wydrukować, tak jak teraz drukujemy gazety w setkach tysięcy egzemplarzy, ale to nie jest tak. Dlatego ten drzeworyt jest artystyczny i jest takim wysokim osiągnięciem techniki artystycznej. Żeby powstał taki drzeworyt, jak wielka fala, to potrzebne są wysiłki czterech osób. Pierwszy z nich to jest artysta, ten, który wykonuje rysunek, na podstawie którego druga osoba, czyli rytownik, w drewnianej płycie, najczęściej z drewna wiśniowego, ryje taką matrycę, z której można wykonywać odbitki. No, ponieważ to jest drzeworyt, to ten druk to jest, powstaje tam, gdzie trochę coś wystaje przed tą płytę. To tak jak w pieczątce, prawda? Odbijają się te litery, które wystają z reszty tej masy, z której pieczątka jest zrobiona. Tak samo jest w drzeworycie japońskim ukiyo-e i w ogóle w drzeworycie. Potem, jak już mamy tę matrycę, no to ktoś się musi odbić. I to robi drukarz, i to też wymaga wielkiego kunsztu, bo to on musi umiejętnie nanieść farbę na tę matrycę, na te płyty drewniane, no i potem tak przycisnąć papier, żeby ta farba znalazła się dokładnie w tych miejscach, w których ma być, a nie obok na przykład konturu, albo nie tam, gdzie ma w ogóle nie być żadnej farby. No i jeszcze czwarta osoba jest konieczna, czyli wydawca. To jest osoba, która za to wszystko płaci, koordynuje pracę artysty, drytownika i drukarza, no i też wydaje to, szuka nabywców i jakoś tam na tym chce zarobić. I ponieważ na jednej płycie może być tylko jeden kolor, to jeżeli mamy drzeworyt barwny, na którym jest i morze, i drzewa, i niebo, i jakieś ptaki, i łódki, i coś jeszcze, to do każdego koloru, jaki widać na jednym drzeworycie, potrzebna jest osobna płyta. I w ten sposób jedno dzieło japońskiego drzeworytu ukiyo-e musi się składać z kilkunastu czasem płyt drewnianych, często na przykład są z dwóch stron rytowane po to, żeby oszczędzić ten materiał, z których trzeba bardzo starannie właśnie rytować tak, żeby to wszystko do siebie pasowało, a potem bardzo starannie drukować, no właśnie, żeby nie wyjść za linię, prawda? To ćwiczenie, które robią dzieci w przedszkolu, żeby nie wyjść za linię, no to tutaj zyskuje zupełnie inną rangę, kiedy wszystko odbywa się na bardzo drogim drewnie, na bardzo drogim papierze i przy wykorzystaniu dość kosztownych farb. No ale dzięki temu żmudnemu procesowi no udaje się uzyskać wspaniałe kolory i wielką powtarzalność tych odbitek. I te największe hity no to były wydawane w seriach po kilkaset czy po kilka tysięcy egzemplarzy. Tak na przykład pierwsza edycja właśnie wielkiej fali w Kanagawa, no to jest około chyba 5000 sztuk, ale to był tak wielki hit, że potem powtórzono cały ten proces, żeby wydać kolejne, ponieważ w czasie drukowania to niestety te drewniane klocki się
docierają. I po jakimś czasie no, widać różnicę pomiędzy tymi najwcześniejszymi, idealnymi odbitkami, na tymi, które zostały wykonane już kiedy to drewno było trochę takie rozmiękczone i nie było takie precyzyjne na przykład w swoim rysunku. Żeby na tym można było zarobić, no to nie można było sprzedawać pojedynczych raczej. Raczej Katsushika Hokusai szczególnie jest znany ze swoich wielkich cykli. I wielka fala w Kanagawa pochodzi z cyklu 36 słynnych widoków góry Fuji. Góra, która jest dla Japończyków niezwykle ważna. Oni uważają, że to jest najpiękniejsza góra na świecie. Faktycznie to jest wulkan, który ma taki idealny stożkowy kształt i Japończycy kochają ten kształt i widok, tę górę widać w ogóle z Tokio i to jest taki ikoniczny chyba widok stolicy Tokio, że mamy wieżowce, a w tle właśnie góra Fuji z ośnieżonym wierzchołkiem. W ogóle sam Katsushika Hokusai, czyli autor tego konkretnego drzeworytu, miał jakąś obsesję na punkcie góry Fuji. Najpierw zrobił ten cykl 36 widoków, który był wielkim hitem wydawniczym i dołożono do niego kolejnych 10, więc jeżeli słyszeliście kiedyś o cyklu 36 widoków góry Fuji, to w istocie tych widoków jest 46, a potem zrobił jeszcze 100 widoków góry Fuji i robił też widoki innych miejsc, takie właśnie cykle krajobrazowe. No i właśnie ten krajobraz w drzeworycie ukiyo-e to jest chyba to, co się w Europie najbardziej spodobało i było takie rozpowszechniane wśród europejskich kolekcjonerów. No i oni cieszyli oczy właśnie taką pewną stylizacją, pewnym wzięciem w nawias natury i dostosowaniem naturalnych zjawisk do potrzeb artystycznych. No i z tego drzeworytu niewątpliwie rozwinęły się współczesne japońskie gatunki kultury i sztuki, czyli właśnie anime i manga. Przez to właśnie upraszczanie, czy takie stylizowanie natury, które zaczęło się pod koniec XVIII i XIX wieku właśnie w drzeworycie ukiyo-e. Wielka fala błyskawicznie stała się hitem wśród europejskich kolekcjonerów i dzisiaj jej odbitki są w wielu kolekcjach na całym świecie. Teraz jestem w Muzeum Narodowym w Warszawie, gdzie właśnie trwa wystawa japońskiego drzeworytu z okresu Edo. No i domyślacie się pewnie już, że wśród zgromadzonych eksponatów jest też nasza bohaterka. Chodźmy ją zobaczyć. No i jesteśmy na wystawie, a tutaj wisi właśnie wielka fala w Kanagawa, czy pod wielką falą w pobliżu Kanagawy. No, fala jest wielka, ale samo dzieło nie jest specjalnie duże, bo to jest mniejsze niż kartka A3. No i można by się wydawać, że na pierwszy rzut oka, no to jest co? No fala. Ale jeśli przyjrzymy się bliżej, to zobaczymy, że pod tą falą, tak jak tytuł wskazuje, coś jest. I to coś to są trzy małe łódki. I nagle teraz ten obrazek, który wydawał się być po prostu takim wizerunkiem walki, staje się obrazem walki ludzi z żywiołem. Bo jeśli przyjrzymy się jeszcze bliżej, to zobaczymy, że na tych małych łódeczkach są wioślarze, którzy są tak skuleni, przytuleni do tych łódek, trzymają się swoich wioseł, no, walcząc o życie z tym niesamowitym żywiołem, który teraz chce ich zjeść. Hokusai tak zaprojektował, tak narysował tutaj te fale, jakby żeby wydawało się, że ona właściwie jest no nie jakimś fenomenem naturalnym, ale że ma swoją duszę, tak ją animistycznie potraktował par excellence. Ona ma takie pazury tutaj, tak jakby chciała tymi pazurami, te rozbryzgi, ten grzywacz tej piany, tak jakby chciał tak zaatakować tych ludzi i ich pożreć. To, co jest jeszcze ciekawe, to jest to, że tutaj na pierwszym planie, taka mniejsza falka, ona trochę powtarza kształt góry Fuji. I to tam sugeruje to, że z jednej strony no, ta scena, którą tutaj widzimy, ona jest ulotna, nieuchwytna, no bo ten kształt góry Fuji, on teraz jest, ale za sekundę już go nie będzie. I za sekundę ta wielka fala załamie się na tych ludzi, najprawdopodobniej przypieczętując ich los. Ale z tyłu jest ta prawdziwa góra Fuji, ta święta góra Japończyków, 3776 metrów wysokości, najwyższa góra Japonii. Miejsce, które być może dla Hokusaja symbolizowało całą, nie tylko Japonię, ale w ogóle naturę. I mamy na pierwszym planie ten żywioł, tę walkę, tę nieuchwytność, tę ulotność chwili, a z tyłu mamy ten stały element natury, tą niewzruszoność i stałość góry Fuji, która stoi od zawsze i która będzie stała zawsze. To, co mi najbardziej podoba się w tym drzeworycie, to jest nie tylko ten temat, czyli ta walka ludzi z potężnym żywiołem na pierwszym planie i niewzruszoność natury na drugim, ale także oczywiście to, w jaki sposób Hokusai to zrobił, w jaki sposób narysował tę wielką falę, bo ona jest oczywiście wystylizowana, tak jak wiele innych krajobrazów w drzeworycie ukiyo-e. Przecież te grzywacze fal wodnych nigdy nie wyglądają tak, jak jakieś takie właśnie pazury. Przecież to jest właśnie taka stylizacja, takie wzięcie w nawias natury i wykorzystanie jej do swoich celów no właśnie artystycznych.
I chyba taki mój ulubiony element właśnie tej stylizacji i tego przetworzenia artystycznego natury to jest ten taki ciemny paseczek, który takim łagodnym przejściem przechodzi w kolor nieba. W tej odbitce on jest taki zdecydowanie ciemniejszy i niebo jest też takie dosyć ciemne, ale są inne odbitki, na przykład ta, która tam pokazuje, która jest przechowywana w Muzeum Brytyjskim w Londynie, gdzie tutaj jeszcze pojawia się taka chmura, taki cumulonimbus i ten gradient jest jeszcze łagodniejsze, to łagodne przejście jest jeszcze płynniejsze. I co to jest? To najprawdopodobniej wydaje się, że to służyło Hokusaiowi do uzyskania, do zasugerowania, kiedy ta scena ma miejsce. Że słońce świeci jakby z naszej strony, za naszymi plecami, oświetla już ośnieżony wierzchołek góry Fuji, ale to jest sam wschód słońca, bo te chmurki, które pojawiają się za górą, są jeszcze nieoświetlone i to jest najprawdopodobniej ta spodnia warstwa na tego dużego, tej dużej chmury, tego dużego cumulonimbusa, który pojawia się na innych odbitkach. Jeden paseczek ciemnej farby, a ile treści, ile faktów udało się nim Hokusaiowi przekazać. A do tego jeszcze, dzięki tej ciemnej smudze, tym lepiej na jej tle, tym lepiej widoczna jest jasna góra Fuji. Genialne. Pod wielką falą w pobliżu Kanagawy to bezapelacyjnie jedno z największych osiągnięć japońskiej kultury i sztuki. Arcydzieło drzeworytu ukiyo-e. Inne drzeworyty i te arcydzieła japońskiej sztuki można także oglądać tutaj. A w Warszawie jest też kilka innych dzieł światowej klasy, które warto zobaczyć. I żeby zobaczyć film o tajemnicach jednego z nich, o obrazie Widok Warszawy od strony Pragi autorstwa Canaletta, kliknij poniżej i kliknij tutaj, aby subskrybować ten kanał. A wystawę Podróż do Edo, japońskie drzeworyty ukiyo-e z kolekcji Jerzego Leskowicza można oglądać tutaj w Muzeum Narodowym w Warszawie do 7 maja. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia.